Przejdźmy może do postaci Jezusa, bo ta postać jest bardzo ważna w naszej wierze chrześcijańskiej. I zacznijmy może od tego, że ponad wszelką wątpliwość Jezus Chrystus jest postacią historyczną, która naprawdę istniała. To jest bezsprzeczne. Wszyscy krytycy tekstualni się z tym zgadzają. Jak wiemy, Ewangelię, i chciałbym przytoczyć jakby podstawę tutaj, czyli naoczne świadectwo. Jak wiemy, Ewangelie zostały spisane przez naocznych świadków, przez apostołów albo bliskich przyjaciół apostołów. Więc znaczy to prawda, że apostoł Paweł kopiował słowo w słowo od Marka, ale Mateusz zapewne, jego bolała głowa wtedy, kiedy to wszystko się działo, więc polegał na wspomnieniach Piotra, bo Piotr był dużo bliżej Jezusa. I niektórzy złośliwi sceptycy pytają na przykład, jak to jest możliwe, że mamy sprawozdanie rozmowy Piłata i Jezusa. Przecież nikt z apostołów nie mógł się zbliżyć na 10 metrów do Piłata. Albo kto spisał modlitwę w ogrójcu? Tutaj dodam może, chodzi o rozmowę Piłata z Jezusem w Ewangelii Jana, gdzie jest sytuacja jest taka, że oni są sami, prawda? Więc kto tam mógłby być, żeby spisać treść tej rozmowy? Zaraz się dowiemy. I jeszcze problemem, którzy sceptycy twierdzą, że to problem, jest to, że kto spisał modlitwę w ogrójcu, jeżeli wszyscy zostali z tyłu albo posnęli? Otóż najnowsze odkrycia krytyki literackiej wykazują, iż Mateusz miał umiejętności ninja. Był w stanie wedrzeć się w każdy zakamarek i schować za roślinami, mając przy sobie w tym samym czasie pergamin, pióro i kałamarz. I po prostu chował się i szybko pisał. W przypadku modlitwy w ogrójcu jednocześnie śpiąc, prawda? No bo inaczej Biblia nie miałaby racji, że wszyscy spali. Znaczy, słyszałeś może o takim piśmie automatycznym, nie? Tak, to myślę, że to jest bardzo racjonalne wyjaśnienie to jest tych zagadnień. Myślę, że to jest to. Ale również mamy pozabiblijne dowody na istnienie Jezusa. Otóż politycy i historycy rzymscy, na przykład Pliniusz Młodszy, Tacyt albo Swetoniusz, piszą, że istnieli chrześcijanie, którzy wierzyli w Jezusa. Czyli to jest jednoznaczne świadectwo, że istniał historyczny Jezus. Tak jest. I podobnie mamy ważnego żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, który w dziele Dawne Dzieje Izraela w dwóch miejscach wspomina o Jezusie. Pierwsza z tych wzmianek jest bardziej obszerna. Nazywa się, jak w literaturze fachowej, nazywa się Testimonium Flavianum. Tam Józef Flawiusz bardzo odważnie, bardzo prawdziwie mówi o Jezusie, prawda? Że to jest, widać, że Duch Święty pukał do jego tak, serca. To był człowiek, ale być może warto by nazwać go, czy może on był kimś więcej niż człowiekiem. Widać tutaj, że Józef Flawiusz no być może rozważał zostanie chrześcijaninem. Natomiast jak sobie wpiszecie w Google Testimonium Flavianum, to zobaczycie takie zagadnienie, jak bardzo całkowicie wiarygodne jest to świadectwo i nie ma po prostu żadnych przesłanek, że Eusebiusz z Cezarei albo któryś z późniejszych ojców Kościoła po prostu wtrącił ten akapit Testimonium Flavianum do rozdziału dawnych dziejów Izraela, które mówią o zupełnie czymś innym. Także nie ma całkowicie żadnych przesłanek, żeby wierzyć w to, że to było fałszerstwo. Kiedy wygooglacie sobie Testimonium Flavianum, to przeczytacie więcej na ten temat szczegółów.